Cześć, witam was bardzo serdecznie w... Co to jest? Co to w ogóle jest za jakieś erotyczne tutaj podteksty? Witam was wszystkich w grze LOL, saga, znaczy Lost, saga, chciałem powiedzieć oczywiście. Nie wiem, co wy na to. Jak widzicie, ja ten filmik robię z jednego powodu. Skończyłem questa na 365 dni. Czyli musiałem logować się przez 365 dni w roku z rzędu. Mogłem raz na tydzień, tak? Jeżeli przez tydzień się nie logowałem, skasowało mi się jakby ciąg, tak? Jak miałem na przykład 120 dni już zalogowane, to jak się przez tydzień nie zalogowałem, to bum, od nowa musiałem się logować. Ale przetrwałem te 365 dni, no i mam tego questa. Boże, co to jest? Oh, fucking shit. Oh, fucking shit. Kolejny quest? No to ciekawe. Ja ściszę tylko audio. Tak, i pytacie, co to jest za gówno, nie? Co to jest za gówno? Wbrew pozorom, ta gra ma bardzo dużo wspólnego z Call of Duty. A to dlaczego? A to dlatego, że... było kiedyś fajnie, a teraz jest chujowo. To właśnie jest na tej samej zasadzie z Call of Duty. Było kiedyś zajebiście, tak jak Call of Duty 4 i szło coraz gorzej i jest teraz wybitnie do dupy. Tak jak jest właśnie w Call of Duty Modern Warfare 3. O tym już nie będę, już wczoraj miałem akcję właśnie, dwa kile do Moab i wyskakuje mi typek z finowym bastionem. Dziękuję, dobranoc. Nie znam was, ludzie z Infinity Ward. Ale wracając do tego filmiku. Tak, obiecałem niespodziankę. Właśnie to jest niespodzianka. Nie spodziewaliście się pewnie takiego gówna na kanale. Ale zobaczmy, tak, co dostajemy. Dla was to może nie znaczy, to właściwie logiczne, że nic nie znaczy. Jednak kilka osób ze mną grało w to Call of Duty. Kto jest to? Tak. Aha, plus... Aha, no to ciekawe. Aha, plus 8. Spoko. Dobrze wiedzieć, że plus 8, ale minus... okej, fajnie. Mi się podoba ten medal. Więc ogólnie tak, wytłumaczę trochę o co Kaman. Są postacie, nie? I ogólnie tu nie ma w tej grze postaci na zawsze. Znaczy, chwila, są, ale... za pieniądze w grze, czyli peso, nie da się ich kupić. Można kupić sobie tylko na 2 godziny, z tego co pamiętam. Na 2 i na 10 godzin. Kiedyś chyba tylko na 2 było. Okej, nie wiem, nie pamiętam. Ale tak czy siak. No i oczywiście można też mieć na zawsze, ale trzeba je kupić za prawdziwą gotówkę. Oczywiście ja takie mam. W tym 3 z moich 5 permanentnych są za prawdziwe pieniądze. I 2 są wygrane, plus ta jest czasowa, też tam skądś wylosowałem. Ale to już w grze, tak? Wszystko się działo. No i dzisiaj właśnie dostałem rzecz o nazwie Permanent Hero Scroll, czyli to jest takie coś, co losuje nam permanentną postać. Oczywiście za to nie płaciłem, nic ten deseń. Także możemy sobie to otworzyć, albo zostawimy to na koniec. Jest event na Perm Gear Chest, a Perm Gear Chest to jest takie coś, to są części ekwipunku, bo każda postać dzieli się na, jakby, widzicie, jest broń, jest pancerz, trinket, czyli to, co mamy na plecach w tym wypadku, tutaj takie czaszki, i hełm. Nie widać tutaj akurat hełmu, ale może zmienimy postać, to będzie widać. Widać hełm, prawda? Nie będę tłumaczył, czemu tu się świeci, czemu tu jest pusto, a czemu tu niebo, to za dużo tłumaczenia. No i właśnie w tych takich gear chestach kupuje się, tylko że co, jest dzisiaj jest przecena do 12 bodajże i zamiast 48 tysięcy taki permanent gear chest, bo zwykły też jest, że 10 lub 30 dni. Lub też permanent, ale ciężko wylosować z takiego zwykłego, a tutaj zawsze wypadnie coś na zawsze. Jakoś wygrałem 50 tysięcy, mogę kupić sobie 2. Taki permanent, więc zobaczmy, co mi się wylosuje. Aha, fajnie, mam już to. Zajebiście. Ja mam ogólnie szczęście do takich rzeczy, więc ja już jestem przyzwyczajony, że wygrywam tylko gówno. Aha, a to nie wiem, co to jest. Co to jest? Okej, to potem zobaczę, bo ja nie mogę nawet grać, gdyż muszę trzymać jedną ręką mikrofon, ale to jest ciekawe. No nieważne. No i jeszcze mam tutaj swój, tak, my item, gift i zobaczymy, co z tego wylosuje. Sam nie wiem, co to jest. Plus 1, no dobrze, nieważne, co to jest. No i przejdźmy do głównego dania na dziś.
Ogólnie boję się, że to wylosuje mi się powtórka, tak? Mam 5 postaci permanent, więc zobaczymy, co to będzie. Lecimy. Ice Mage. Woohoo! I can't believe. Ice Mage. I od razu medal za 6 postaci permanentnych. Zobaczymy sobie, cóż to jest takiego ten medal, bo byłem też ciekaw, gdzie on jest. Gdzieś na początku. Tak, teraz go nie znajdę, wiem. Gdzie on jest, kuźwa? Ludzie. Okej, to potem go poszukam, żeby już tutaj nie ten. Dziwne. Wydawało mi się. No i muszę przyznać, że nieźle. Nawet się nie spodziewałem, że będzie tak dobrze. Jeszcze mogę wam pokazać jedną rzecz. Tak, w końcu. Ice Mage, fajnie, cieszę się, bo jakby nie patrzeć, to jest dobra postać. 7 poziom, trzeba będzie sobie podekspić. No i Ice Rope, więc fajnie. No i mam Mage'a dobrego. Już mam 2 Mage'ów, jednego... Melee, Ranged, no. Więc jest okej, okay, niezłe połączenie, podoba mi się. Jak widzicie, dostałem 2 razy tą samą zbroję. Ta zbroja daje to, że można dalej skakać. Więc mam plus 4, plus 2. Można tu enchantować zbroję, to znaczy ulepszać. Ulepszę sobie tą. Mam gear enchant, więc zobaczymy. Oczywiście zapewne nie uda mi się. Zapewne mi się nie uda. Bo już ulepszam swoją kosę 7 razy, 8 i udało mi się tylko 3. Czy nawet 2, więc... Gdzie to jest? Oczywiście tą słabszą. No i zobaczy, pewnie mi się nie uda. Dobrze. Udało się. To czemu nie dostałem questa? Lol? Powinienem dostać questa za plus 10 ulepszenie. A, ja już miałem tego questa. Lol? A, bo tu mam medal. Boże, jaki jestem idiota. Ale co? Coś mi tu nie pasuje, bo są questy po kolei lecą, tak? Ja nie mam żadnego wyposażenia plus 10. To jakiś błąd tu jest. No teraz mam plus 10, ale nie dostałem wynagrodzenia za... A, okularki mam plus 10. A, no zapomniałem nawet o tym. No dobra, nieważne. Zobaczmy jeszcze ten medal. Medal. Plus 7 do helm skill, to ja sobie to wrzucę tutaj. Plus 1. Czy coś odejmują te medale? Nic nie odejmują. No fucking shit, no. Musimy nabić teraz 40 poziom, bo tu co 20 poziomów. Znaczy 10 tutaj na 10, na 20 i tutaj dopiero na 40, 60, 80, 100. To już potem nie da się wbijać ogólnie tych poziomów. Także... no nie wiem. Bo widzicie, plus 7 do helm skilla, więc... Tak się zastanawiam. Bo ja tu akurat potrzebuję. Właściwie nie mogę wyjąć to. I włożyć to. Wtedy mam 27 do czapki. Która jest pretty sick. No okej. Okay. Także to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej materiału... A może w sumie jeszcze coś kupię. Może w sumie kupię Hero Scroll. Co jeszcze? Może wygram jakąś postać, bo właśnie teraz weszły. Zobaczymy. Wylosuję. Może mieć coś ciekawego. Mafia. Aha, fajnie. Dziękuję. To sprzedajemy. No to gówno straszne jest, że... okej. Okay. Także to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. To była ta niespodzianka. Nie spodziewaliście się na pewno chyba czegoś takiego. Co to jest? To kolejny jakiś quest, Boże. Też mam kapsułę. No, ale postanowiłem, że pokażę takie coś, gdyż to jest... No, ten quest nie był łatwy, tak? No, 365 dni, no to trzeba dużo się logować. No i ja, tak jak mówię, zacząłem go w kwietniu, kończę go w lipcu, więc widzicie, jaki mam poślizg. I po prostu przestałem w to grać, dlatego że ta gra zeszła na psy. No ale te quest mogą wykonywać, bo co to za problem zalogować się na 15 sekund i wyjść. No to nie, według mnie żaden problem. Także dzięki wam za uwagę, ja tu muszę trochę ogarnąć te wszystkie rzeczy. No i zobaczymy, widzimy się dalej już w filmikach z Call of Duty. A jeżeli uda mi się kupić w końcu kartę graficzną, to zobaczymy się prawdopodobnie w filmiku ze Sniper Elite. Także zapraszam do oglądania moich innych filmów i cześć.